Ja już miałam 1000 myśli na minutę. Już wiedziałam, że po prostu czekam na wyrok, tylko nie wiedziałam, jaki będzie ten wyrok. Czy będzie to wyrok, że płód po prostu obumrze? Czy będzie to wyrok zakażenia sepsą? Ja mam napisane to pismo tutaj na kartce, bo ja im wysłałam to mailowo, bo nie chcieli przyjąć tego pisma. Z uwagi na zagrożenie zdrowia, może nawet i życia, nie chcę podtrzymywania i dalszego ratowania życia płodu, dlatego domagam się zabiegu przerwania mojej ciąży. I to poszło mailowo, bo karteczki nie przyjęli. Do dyrekcji i tak. Nie zostało przyjęte to? Nie. A dostała pani jakąś odpowiedź na maila? Nie. Oni tylko skazali mnie tutaj na cierpienie. Ja myślałam, że już nie wyjdę z tego szpitala. Na Messengerze programu Uwaga pojawiła się wiadomość od kobiety przebywającej w łódzkim szpitalu. Pani Milena napisała, że odeszły jej wody płodowe i dostaje antybiotyki, aby nie doszło do sepsy. Trafiłam z krwawieniem i z bólami brzucha. Miałam skurcze. Drugi dzień odeszły mi wody płodowe. I tak tych dwóch płodowych nie ma do dzisiaj. Dziecko znajduje się w kanale rodnym. No to dziecko tam się dusi, ono się suszy, ono już się nie rozwija. Ta ciąża nie ma szans żadnych na przeżycie. Lekarze tutaj powiedzieli, że nie mogą usunąć ciąży. Albo będzie samoistne poronienie, albo płód obumrze, albo zaczną się pogarszać moje wyniki badań. Czyli jak zacznie dochodzić do zakażenia. Miałam podwyższone przedwczoraj CRP. Podają mi cały czas te antybiotyki. Ja mam w domu 6-letnie dziecko, które też na mnie czeka. I mówię do nich o ostatnią sytuację, że zmarła kolejna pani. A oni do mnie powiedzieli, żebym sobie kupiła książkę i nie oglądała wiadomości. Ja siedzę dniami i nocami, patrzę w okno i płaczę. No i to po prostu straszna sytuacja. Nie sądziłam, że kiedykolwiek w takiej się znajdę. Poszłam w nocy z krwią na rękach. Leciało mi po nogach, po podłodze i powiedziałam pani, żeby coś zrobiła, bo ze mnie leci jak z kranu. Ona to mnie powiedziała, żebym poczekała do 8 rano, że będzie opód. To, żebym to zgłosiła, ja to zgłosiłam, to zrobili badanie łydkie, powiedzieli, że płód żyje i to na tyle. Na drugi dzień rano, czyli w czasie 6 doby pobytu pani Mileny w szpitalu, lekarze stwierdzili śmierć płodu. Na USG już powiedziano, że serduszka już nie ma. Podadzą mi leki i po prostu dostanę te skurcze. Ja jestem cały czas sama w pokoju, wysiadłam dzisiaj psychicznie. Mam taką traumę od soboty, to nie z tego, że mój rodzic to dziecko i na to wszystko patrzeć. Dają mi jakieś waninki, żebym sikała na te waninki w razie jakby płód wypadł. Pani Milena najpierw otrzymała leki, które miały wywołać poród. Jednak tego samego dnia, późnym wieczorem, przeprowadzono u niej zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy. O tym, jak przez prawie tydzień walczyła o swoje bezpieczeństwo, opowiedziała w szpitalu naszej dziennikarce. Powiedziałam ordynatorowi, że nigdy w życiu nie będzie na moim miejscu, że on jest facetem. Zapytałam go, czy daje mi gwarancję, że nie dojdzie do zakażenia sepsą. Powiedział, że gwarancji mi takiej nie da, bo to jest tylko medycyna. A medycyna jest medycyną i że możemy się spodziewać wszystkiego. Szukałam pomocy wszędzie. W internecie, zaczęłam szukać w mediach, wszędzie pisałam do Uwagi. Powiem pani szczerze, że ja nie wiedziałam, co mam myśleć. Myślałam, żeby uciec ze szpitala, żeby wypisać się na własne żądanie, żeby zgłosić się do ginekologa prywatnego, który prywatnie usunąłby tą ciążę. Myślałam o tym, żeby zamówić tabletki jakieś z internetu, żeby ten płód po prostu obumarł. Pani chciała siebie ratować? Tak, oczywiście, już ja mam też dziecko w domu, tak? Jeżeli już wiadomo było, że dziecko nie przeżyje, trzeba było się zająć ją od razu. A czego pani bała się najbardziej? Że stracę córkę? No tego najbardziej. Że już nigdy nie wróci do domu? Tak. I co pani by powiedziała wnuczkowi?